że uczenie języka polskiego obcokrajowców bywa wyzwaniem, wiedzą dobrze nauczyciele, którzy się tego podejmowali. Często ważne jest niecodzienne podejście do nauki. Można na przykład uczyć języka polskiego w trakcie wystawy i wizyty w muzeum. Na taki pomysł wpadła Katarzyna Żak-Kaplo, kierownik Biblioteki Muzeum Warszawy, lektorka języka polskiego i czeskiego. Muzeum Warszawy jest jedynym polskim muzeum, które prowadzi tak nietypowe lekcje. Projekt doceniamy za niecodzienne podejście do nauki języka i propagowanie polskiej kultury. Do Warszawy przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców. To z myślą o nich powstał projekt Warszawa dla średnio zaawansowanych. Zwiedzamy wystawę, rozmawiamy o eksponatach, a jednocześnie uczymy się języka polskiego. Projekt jest ważny również dla nas, muzealników, ponieważ poznajemy zupełnie odmienne spojrzenie na naszą kulturę i historię. Mój ojciec jest Czechem, a mąż Francuzem. Jestem bardzo dumna, że mogłam stworzyć projekt dla takich osób jak oni.